Witam wszystkich z tej strony Tula i witamy was razem z Asią. Witam serdecznie i pingwinami! Tak, w Don't Starve Together! Tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiaj taką zimową, świąteczną serię. Dawaj jedną! No! Tu masz dwie na górze! Jedną! Nie, jedną masz. No, widzicie? Czemu te nie są, to nie mam pojęcia. Ja też nie. Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj właśnie, Asia, szybko zbieramy, bo my tu jesteśmy, wiesz, jak... zimową, świąteczną serię. Mamy mody oczywiście świąteczne, typowo. Ale jak widzicie, moi drodzy, zaczynamy od zimy. Tak. Długiej zimy. Będziemy mieć cały czas zimę, tak naprawdę. To jest coś na zasadzie tego halloweenowego, słuchajcie, tego, tylko że teraz świąteczny. Tak, nie? Tak, mówiłyśmy, jak mówiłyśmy, tak, mówiłyśmy o tym, ale słuchajcie, mamy moda, który, jak widzicie, tutaj daje nam na początek kilka takich podstawowych rzeczy. No z racji tego, że my od tej zimy zaczynamy, żebyśmy miały po prostu cokolwiek. Tak, bo nie przeżyłybyśmy, nie? Nie ma szans, tak, wiecie. Ale chciałyśmy, żeby to była zima, żeby to było wszystko w klimacie. I słuchajcie, tak jak ostatnie odcinki będą codziennie u mnie właśnie na zmianę. Tak jest. Cały, tak, ja myślę, że... cały grudzień chyba. Tak, myślę, że tak. Pykniemy, zobaczymy, jak przeżyjemy. No załóż, załóż. Dokładnie, bo wiecie, to może być różnie. Ale właśnie stwierdziłyśmy, że... dobra. Że zaczniemy sobie właśnie od zimy, żeby była zima, będzie trudniej. Ale... ale będzie klimatycznie. Tak. Słuchajcie, zawsze sobie pamiętajcie, zróbcie coś ciepłego, dobrego do picia. Dokładnie. Jakieś dobre kakao, czy tam herbatkę, czy kawkę, kto tam co lubi. I siadajcie i nas oglądajcie, no. I tak, śmiejcie się, tak. Bawcie się dobrze. Jak lamimy. W naszym lamieniu w Don't Starve'a. Ale my lubimy Don't Starve'a tak bardzo. Jest. I powiem ci, że w sumie już mi brakowało Don't Starve'a. Ja lubię i sobie też pobrać Don't Starve'a. Ja też. O, ja w ogóle jest, uwielbiam. Zostawę pięki, no. Uwielbiam. A ty masz łopatę? Bo ja ten mam, no tak, już ci zrobię. Jakbyś mi mogła zrobić, to by było fajnie. Dziękuję ci może bardzo. Może i mogę, no. O, proszę. A czy ty możesz plecak zrobić? Właśnie, mogę przecież plecak zrobić. To ja ci dam te przecież, jak ty potrzebujesz. Czekaj, ja ci dam połowę trawy, nie? Chyba, tak? Ale wiesz co, ja ci nie zrobię tego twojego, Asia. Aha! Bo ja mam tylko kotka i te no takie kolorowe. Nie. To nie, no. To ja sobie poczekam. Musimy na maszynę uzbierać. Ja chcę króliczka. No, bo ja mam właśnie tego kotka, kotka. A Asia ma tego. Króliczka mam. Tak. No dobra, dobrze. To pozbieramy. Dobra, trzeba by... Ile się da? Musimy znaleźć złoto. Jezu, o nie, ja już zamarzam. To czekaj, to zróbmy jedno ognicho, ja zrobię, Gosia. Dobra, to zrób. I sobie w ogóle sobie kamienie nagrzejemy, wiesz? Tak, to jest dobry pomysł. W ogóle to teraz będzie mamy... długo ciemno. Będzie coraz tak, ciemniej, no będzie tak naprawdę. Będzie ciężej, ale kurde, mówię wam, będzie fajnie. Pogadamy dokładnie se trochę. W ogóle, moi drodzy, my tutaj mamy tego moda właśnie, który, jeżeli zrobimy tę maszynę od defaulta w ogóle, oczywiście będziecie mieć w opisie linki, postaram się ogarnąć te mody. Jeżeli zrobimy tę maszynę, którą teraz wam pokazuję, także Asia, te ule musimy pamiętać, żeby cukierki zrobić. No, rozwalać. To tam później będziemy miały takie świetne rzeczy do zrobienia, takie typowo świąteczne, klimatyczne. Mamy też choinkę oczywiście tą świecącą. No, pamiętacie. Mamy w zeszłym sporo roku modów. Z poślizgiem. W ogóle tak. W zeszłym roku się spóźniłyśmy trochę. Tak, bo zrobiłyśmy taką zimową, nie taką świąteczną, a w sumie chciałyśmy zrobić taką, więc w tym roku to zrobimy. W tym roku już zapowiedziałyśmy, no, tak, że nie, że teraz to już na bank się... Tak, że ta maszyna będzie też takim priorytetem dla nas, żeby sobie właśnie zrobić te wszystkie takie tak fajne są rzeczy. Są takie elfie czapeczki, moi tak drodzy. Garnek jest taką kokardą wypaśną, nie? Jest naprawdę super, są super. Gdzie jest moja... Już straciłam siekierę? A nie, tu jest. Czekaj, wezmę sobie ten kamień i trzeba by tu poodkrywać dokładnie, Gosia. Lecimy w dół. Tak, tak. O, trzeba by znaleźć tu się bagna. Przejść normalnie. I tutaj jest sawanna, tak, trzeba bagna. By... Kamienie przede wszystkim i złoto. Też trzeba no znaleźć. Żebyś ty sobie też mogła zrobić ten plecak. Plecak. No bo ja tak się uparłam też w sumie głupio, bo mogę mieć taki, no ale... Mogę mieć też taki łon. taki twój, łon kotek. Taki łon kotek. Ja mam kotka, ty co masz? Ja mam króliczka. Ty masz króliczka właśnie. Tu będzie złoto, tu będzie złoto. Halo, tak, złoto. Będzie. Patrz, jest! Patrzcie, co ona robi, jak ją czepię, już. Jak ją czepię na te złoto, czepisam. A tu będzie kamienie gdzieś. Ja słuchajcie tu dla ciebie zbieram, żebyś sobie zrobiła ten plecak, a ta ci powie, żeby czepię. Mamy nie stworki, co srają trawą, bardzo fajnie, bo wiesz o co, bo będą nam w zimę nawet dawały ten... Jest złoto! Jest złoto, Gosia, ale nie mam miejsca już. Jakbyś... Ja czekaj, robię. To zjem to. Zrobię Kailow. Kailow, mówisz? Kailow zrobię.
I chociaż tutaj troszeczkę. Wiesz co, chociaż ci porozwalam, a ty weź. O. Okej, okay, zaraz ci postawię maszynę, słuchaj, w sumie. Super. Później ją rozwalimy i tyle. Albo słuchaj, nawet nie masz tu jeszcze stoi. Ten kamienie. Albo dobra, wiesz co, kamienie ja wezmę. No pasty. I to też sobie wezmę. A dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Pani dziękuję i mogę a się. A to jest robić. Dziura Asia w królika. Sumie. No możemy wskoczyć zaraz. Ej, ale zaraz kurde noc. A mamy lampki, pamiętaj, że mamy lampiony. Właśnie, masz rację. Okej, ja sobie położę, o właśnie, i tu sobie postoję przy tej maszynie, bo sobie coś tu jeszcze porobię. To dobry pomysł, zobaczcie. Ja sobie jeszcze to porobić. A co zrobiłaś? Co zły pomysł? Mnie tu postawiłam, a jak ja ją wezmę... W rękę jej nie mogę wziąć? Lampionu? No nie. Kurde, szkoda. Czekaj, wiesz co, ja bym sobie musiała podblokowywać łopaty i tak dalej, ale... No wiecie dobra. Co? Nie no, nie będę tutaj stała, idę do niej, bez sensu, bo źle to zrobiłam. Patrzcie, jak dymi mi ta pochodnia. Ja bym chciała tą dzitkę taką świecącą, ale tu potrzebujemy złota. Tak, tak. A ty masz, ile masz złota? Czekaj już. Może byśmy zrobiły jedna diodka, czyli dwie diodki by były potrzebne i jedna dzitka. Czekaj, dzitkę nie mogę zrobić. Zobaczę, że ona le jest. Dzitka, le dzitka, tutaj. Tylko potrzebuję... Zwykła dzitka i ten, a na dzitkę potrzebuję, ja nie mam... Trawy, ej, mi trawy, ja mam jedną trawę już, super. Ja mam zwykłą dzitkę, ale nie mam diodki jak coś, zwykłą nie? Zwykłą też mam, już zaraz zobaczę jak te diodki muszę trawę, słuchajcie. Kamień cięty trzeba zrobić. To czekaj, ja masz tu... kamień? Wiesz co, trochę mam. Mam na dwa. Dwa to... te mam. Trzymaj. Tyle miałam kamienia na takie dwa. Dobra. Aha, czekajcie, bo ja chciałam tak zrobić. Tak. Mam dwie łopaty jak coś, ale dobra. Dawaj dzidę. I... Już ci daję. Trzymaj w plecy. Aha. Masz. I ten, i proszę. Te kaski są takie, ojej! Mamy dzieci. A szkoda, że one nie świecą, no nie Gosia. Świecą, ale no mają takie lampeczki, zobaczcie. Mają lampeczki, ale no jak się przybliży, to mrygają. Ale szkoda, że tak nie dają. Ej, a one w zimę na takich obcasach. Ciekawe, ciekawe, nie? Oj tam, oj tam. Moja na szpileczki kuziła takie. Dobra. No okej, okay, no to czekaj, bo ja bym musiała to pick up, o, żeby tego nie rozwalić. Ja bym skoczyła w dziurę. To skaczemy, skaczemy. Albo się rozdzielamy, Gosia. Ej, tu są bawoły! Bawoły mamy, już widzę kupy. Są tu bawoły, Gosia. A ja skoczyłam w dziurę. Ale po co mam lecieć? Po kupy? No. Co? A patrz, gdzie jestem. Już patrzę. Patrz, gdzie. Ej, nie jesteś... No, nie, no, jesteś nie jestem dalej, daleko. Dużo. Tu też jest sawanna. Ja nie mam trawy. Przecież ja tu zamarznę zaraz. Czekajcie, to no to zbieraj. Idę tutaj. Tu jest Asia ścieżka. Może będą świnki. Leć zobaczyć. Ja wezmę jeszcze kupy. Tu jest bawołek, ale aż jeden. Mam nadzieję, że tu będzie więcej. Ale jak tu jest malusio i tutaj jeden bawuł jest. No co ty? Może jeszcze gdzieś znajdziemy, nie? Pingwinki? No miała chociaż tu na jest. Ogni. Ale kurde. Byłaby rozwalić, nie... ale nie masz zbroi nawet, nie? No właśnie, czekaj. Muszę bym kurde rozwaliła. Nie wiem, jak mam z drewnem tutaj, jestem kiepsko. Tu mam jakiegoś świniaka, widzę łazić, zaraz tam podejdę. Jakaś chata jego widzę, jakąś chatkę. A czy te świnki nie powinny mieć czapek, kurde, świątecznych? Nie, bo nie, to trzeba im się... dać. A, to im trzeba dać, tak, rzeczywiście. A, ale to ja sama tego nie zrobię. Co? To bo trzy, jedna powinna, ja muszę... wiesz co... Tak, odgonić, ja wiem. Ale ja muszę czekać, trawy nazbieram sobie. Ej, jeden bawułek tu jest, taki bidny. Bo musimy rozwalić, bo my cukierki potrzebujemy do tej maszyny po prostu. Aha, jeden cukieras jest nam potrzebny. I potrzebujemy miód, tak? O, tu jest jeszcze bawuł. Tu są bawoły, dwa, trzy, czyli mamy nie trzy bawoły. Pszczoły. Cztery, dobra, coś tu jest, pięć. Okej, okay, są ale... bawoły, Gosia. Lecę do ciebie. Dobra, dobra, rozwaliłam, zobaczę, czekaj. Jesteś. Jeszcze potrzebujemy... czekaj, a na, nie, cukierki z jagodą można jedną na przykład, tak, nie? Tak, tak, to spoko, starczy? To już mam. No dobra, mam to ja już trzy. Tam nie idę, to ja idę tu odkrywać. Dobra. Bo wiecie, ustawiać nie będziemy, bo nam pszczoły i tak nic nie będą robić, ale po nie, prostu nie. Potrzebujemy. A czy one chyba robią coś, ale tam po jeden, nie? To tak długo jakoś trwa, mi się wydaje. Coś tam... Tu są pająki, o nie, już zamarzam. O, zamarzam, ja mam to samo, identycznie. Kurde, w samym no. momencie. No nic, no trzeba tutaj
Ja sobie nie odblokowałam kamienia przy tej maszynie, A masz Gosia. przecież kamień. Mam jeszcze mam, ale wiesz. Na O, tu są później. świnki, Asia. Dobra, wiecie co? Muszę zrobić ognisko. W ogóle drzewo by mi się przydało. To sobie tu zrobię może. O. Tu jest trawka. Sobie mam bumerang. Nie wiem, po co bumerang. No to spoko bumerang. No przyda się na jakieś mięso, na, wiesz, królika zabić, coś z daleka. Ptaka. Zasiurka. A, i Asia, musimy sobie zrobić w sumie garnek, mówię. Ten... Garnek w sumie też by się przydało, ale nie, musimy ale na tę maszynę. Garnek, tę maszynę. No właśnie, tak. Najpierw maszyna. Maszyna podstawa, żeby wszystko tak. Właśnie fajnie, słuchajcie, zrobić w klimacie. I my jesteśmy ciekawe, jak szybko zginiemy, bo Gosia ma tak. Troszeczkę tutaj jest sceptycznie nastawiona do tego, a jak Gosia jest sceptycznie nastawiona, to wiecie. No bo wiecie, jest, ta wiecie, ciągła zima, fakura, potrzebujemy nie? bardzo dużo surowców cały no. czas tak naprawdę. No bo ale ja ogniska... mówię tak, ja mówię, spoko, słuchajcie, zginiemy, zaczniemy jeszcze raz, nieważne. Tak, dokładnie. Wiecie, seria i tak będzie codziennie, jak po prostu jak zginiemy. To ale generalnie chcemy zrobić jak najwięcej rzeczy przy tej maszynie po prostu, żeby jak najwięcej takich świetnych rzeczy. Śnieg. Aż to wytnę, to nie śmiej się. Aż, albo nie wytnę, dobra, tam duszę się, nieważne. Nie śmiej się! Ty się ostatnio smarkałaś i cię musiałam wycinać. Ja, słuchaj, ja się, nieprawda, bo ja się tutaj wyciszałam. Nie, dobra, nie dobra. No, okej. Smarkam, o, jest śnieg, patrzcie. Ale chciałam powiedzieć, że chciałabym zrobić jak najwięcej rzeczy właśnie przy tej maszynie, tych takich świątecznych. Jak najwięcej musimy, Asia, zrobić. To będzie nasz cel. Tak. No. Bo jest taki, znaczy, nie, to nie, przepraszam, bo wiesz co, mi się pomylił, bo tam jest taki mod na tego Mikołaja, ale to jest do zwykłego Don't Starve'a, nie? Tak, tak. To myśmy to sprawdzały właśnie, to nie. Ciekawe, czy to będzie dużo tych pająków, jak sądzicie? No. Kurczę, nic tu nie mam ciekawego, Gosia. Oj, mnie diabło, patrzcie, no. Aż jedną pończynkę mam. Co to jest? Eternal Fruitcake. Co? Właśnie, bo mamy ten event. Mówiłaś, że mamy ten event włączony tutaj. Tak, mamy. A to jest z to tego? To może to z tego coś tam być. O, Jezu, mam oczojebnego Chestera. Jest! Fajnie, na poczytalność. No. I dziura tu jest. W sumie mój piękny, oczojemny chest ja i on jeszcze... świeci. Gdzie moja siekiera? Szkoda, że on nie grzeje. Tu mam siekierę. Może jeszcze sobie coś zetnę, bo jednak tutaj drewna to nam będzie bardzo dużo potrzebne. Bardzo dużo będzie potrzebne, no kurde. Więc... Jak ja bym tu wskoczyła w tę dziurę, czekajcie tylko tu. Wskakuj w dziurę, wskakuj, żeby najwięcej odkryć w sumie, jak najszybciej, żebyś wiedziała, gdzie co jest. Właśnie, morsu ja musimy na znaleźć. Bagna się... No bagna to jest podstawa, no. Nie, ale wiesz co, też na ten zajebisty taki jesienny, ten taki leśny się dostałam, więc spoko. I tu będzie gdzieś, tu będą gdzieś świnki. Zobacz, gdzie ja jestem, Gosia. Czekaj, już, wiesz co, tylko wrócę, bo... A ty gdzie tam wylazłeś teraz? Tu na razie nie będę zbierać, słuchajcie, bo jedzenie się popsuje, a ten... A musimy tutaj oszczędzać, bo nic nam tu nie urośnie. Chyba, że zrobimy sobie ogródki. Gdzie ty zrobimy jesteś? Sobie ogródki... Mamy te takie sobie... szklarnie jakby. Tak, czemu te pajęczy, one będą nam rosły ten... Widzisz mnie? Ja nie widzę, słuchaj... Boże, święty! Ale to dobrze, to jaki ja tutaj... kawał! Ej, tu jest worek! Asia... Ty wiesz, o czym myślę. Ale czemu tam jest ten worek, Gosia? No przy tobie. Gdzie jest przy mnie worek? Gdzie ty widzisz worek? Przy tobie, przy dziurze jest worek. Ej, aha, ej, ja go nie widziałam, bo ja poszłam do góry, nie widziałam go. A wiesz, mam o czym go myślę? Widać. Ja myślałam, że przy tobie, ja mówię, przecież to nie na tym biomie, nie. Tak myślę. A mi tu rośnie poczytalność przy to tym czasterze. To jest normalnie. Co to jest to Eternal Fruitcake? Jakiś cake normalnie, on wygląda jak... To jest owocowe ciasto, to jak w Simsach, co a, mnie nie lubią. A, teraz patrzcie, bo w tym to tak dziwnie wyglądało. Tu teraz widzę, że to jest ciasto. A, to jest z tego eventu chyba. Mhm. A dlaczego ona nie chce tego zjeść? Bo to jest takie dla smakorzy ciasto, nie? Niech wszyscy lubią takie owocowe ciasto. Słucham! Ona nie chce tego zjeść. No. To kto, kurde, wiesz to co, ja tu zje? Stoję przy tym, ale ja tutaj nie wiem, czy by się nie podgrzać trochę. To to ciasto zje? Ja teraz zje to ciasto. A ty to miałaś? Ja nie pamiętam tego w ogóle. Jeszcze nie mam tego ciasta. Aha, no tak, pamiętam. Jadłaś? Że to było.
Nie, chyba też nie. To tylko chyba też. Willow chyba też nie chciała tego zjeść. Pewnie nie Wolfgang wiem. By zjadł. Bo wszystko żre. Możliwe. Nie wiem, czy to jest jakiś. Nie wiem, co to jest. Bo mówię, włączyłyśmy ten event zimowy, co był w tamtym roku. Nie wiemy, czy w tym roku coś będzie. Pewnie będzie. Zobaczymy. Jeżeli będą jakieś nowe stroje czy coś, to sobie zmienimy, tak jak to było w tym Halloweenowym, to nie ma problemu. Dokładnie. A jeżeli dojdzie coś, co jakby rozpisze na mapie, ale my jeszcze nie odkryjemy, to też będziemy to myśleć. Tak jak to było ostatnio tak naprawdę. Było, tak. I nam się pokazało. Nawet miałyśmy w tych miejscach, co już było odkryte. Tak, to też były miałyśmy. Te osoby. Mhm. Więc spokojnie tutaj nie ma z tym problemu tak naprawdę. Co tam drzewiec, się czy drzewiec mi wyjdzie z takich... z każdych. Z każdych trzech. Z tamtych ci też wyjdzie, tylko taki fioletowy z tymi małymi takimi skaczącymi. Ja wiem, ale nawet jak są bez liści, nie? Tak? A chyba tak, chyba to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy jest zima, to jest czy od ilości drzewa ściętego, nie? O, śnieżek znowu sypie. Fajnie. Tu zaraz będzie więcej tego śniegu, bo to dopiero początek zimy mamy. No teraz jeszcze widzimy, nie? Wszystko. Tak. My mamy zimę na 38 dni, co? Tak. Ej, na 38 tylko? Ej, to jest mniej niż jesień miałyśmy, Gosia. Ustawiłam na bardzo długą. Ja wiem, ale zima zawsze jest krótsza. Tak, jest krótsza. Kurde, to nie wiem. Czy my się... Ja, no spokojnie! No przecież od pierwszego tego zaczynamy. No spoko, będziemy nagrywać dzień w dzień, tylko nie musimy, nie możemy nic... No, tam parę dni mamy w zapasie. Tylko, że wiesz, tutaj idzie nam dziennie po dwa... Trzy? Trzy. Na jeden odcinek w sensie. A no tak, no przecież nie gramy jednego dnia na ten. No nie wiem. Też no, nie wiem. No, to zobaczymy. Już chyba wejdziemy w wiosnę. Kurczę, bo tego to tak nie przewidziałyśmy. Bagna tutaj są. No to super. No jak to tam super. Daleść? Aha, aż tutaj są bagna. O, cholerka. No. No dobra, to ja tutaj poodkrywam, ale Gosia. Dobra. Mam dwa boostery już, jak też. Coś. O, to fajnie. To nam się przydadzą jako... Ciekawe, czy będziemy miały te piernikowe skrzynki, jak mamy włączony ten event. Ciekawe właśnie. Świąteczne, nie? Są jelonki. Są bagna, no. Tutaj są jeszcze jelonki, a jelonki to jesienią chyba zawsze były, czy zimą? A, ja już nie wiem. Jelonki? Jelonki mam. One się pojawiały... Koniec jesieni chyba, nie? Tak. Dobrze, troszkę patyków. Są? Chyba duże. Tylko czy coś na nich jest? Chyba to są te duże, też mi się wydaje, że to są te duże. Są mermy. I... Konik, Asia! Dwa koniki, dwie przekładnie tu już leżą. Fantastycznie. To już mam. Na razie je zbierę, zostawię. Bo pierwsze co, to tą magiczną byśmy zrobiły, coś jakby się dało. To może wezmę. Pięć przekładni, o, świetliki. Bardzo dobrze. Leją się z mackami, Asia, ale super. Mega. Pięć przekładni, pamiętaj, bo ta magiczna to jest najlepsza, kurde, bo ona, wiesz, długo nam tak. trzyma, to jest zamrażara, nie? Będziemy miały żarełko, nie będzie nam się psuło i tak to dalej. Prawda. Tylko tam byśmy jeszcze świetlika potrzebowały, chyba świetliki i te. Zabiły macki! No widzisz, fajnie, Asia, sześć przekładni mam. No, no i super, i mamy już, słuchajcie, na lodówę, tylko teraz tak, trzeba by znaleźć gościa księżycowy kamień. Tak. Czyli gdzieś by trzeba było, wiesz, poszukać tego kamieniołomu. Mhm. I świetliki, ale to potrzebne nam są pajęczyny. Mam już trzy, bo zrobiłam pajęki. I no to masz, bo są potrzebne dwie na tą siatkę. Także spokojnie możesz tę siatkę zrobić. Nie to wiem, czy ona może. Musiała aż się rozbić. Ty możesz tam już pomału coś ten. Ja już tu dojdę, nie bo chcę mam kamienia w ogóle, wiesz? To jest najgorsze. Wiesz co, ja już schodzę na dół. Ja może ten coś odkryję po drodze, bo chcę tu odkryć jak najwięcej. Jak najwięcej wielkie? Poodkrywać. O nie, już zamarzam ty. Ja też zaraz. A nie, jeszcze nie. Gdzie co? Ale już mam kamień ten. Zimny. Kurczę, ale nie widzę tutaj, bo chciałabym też glomera, wiesz? I tak... To chciałam, a nie. Wszystko coś zobaczę. Aha, świetnie, jest się nam drzewo, nie? A ono mi się, kurde, zwiędło. Aha.
akurat jak kończyłam ścinać. Ale masakra. Ej, gdzie to będzie ta wioska Świnek? Ja bym chciała tutaj Glomera gdzieś dorwać. O, tu jest wioska Świnek, to tu gdzieś będzie Glomer. Dobra, czekaj, to jeszcze tylko tego Glomera odkryję i... Tu nie mamy dopiero trzeci dzień, ej. Spoko. No. A już mamy miejsce tam, nie? W miarę. Jest, słuchajcie, jest Mikołaj. Świnka Mikołaj tutaj, tak? Rysia. No jest Mikołaj, fajny, z tymi rogami, świetny. Jeszcze tylko tego Glomera znajdę i lecę tam do ciebie. To on jest tu? Nie, to jest worek. Aha, garnek, widzę. Asia, kurde, bo przecież musimy... Oj, zamarzam. Ale Asia, my musimy mieć garnek, żeby cukierki zrobić przecież. Ej, no tak. No to, jak no to nic. Właśnie... Zobaczymy. To tutaj zrobimy przy tym i najwyżej się później zrobi drugi, no. Mhm, dobra. No garnek nie jest... Asia, ja tutaj nam robię miejsce, tu będziemy mieć bazę. Zaraz kupuję, sprawdzę. Dobra, spoko, fajnie. A gdzie jest moja łopata? Nie łopata, tylko siekiera tu. Ciągle nie widzę. Tylko tutaj w ten, ścinam to wszystko, wykopuję, żebyśmy tu miały pole, bo to jest las tak naprawdę. Ale myślę, że tak tu przy tych bagnach zrobimy jak zawsze, bo wiesz, nie będziemy tak latać. Tak, dokładnie. Musiałam się wyciszyć, żeby Gosia nie musiała wycinać moje smarkać. Wyciszę. No co? U mnie ja cała rodzina tego chora. Jest Glomciu, znalazłam Gromera, ale my będziemy miały tutaj cholerę, kurde, Gosia. Co? Szmat drogi po Glomera, zobacz sobie. Dlaczego ma nie grzyba przepieczonego? A dobra, Boże, jak jestem głupia. Co się stało? Nie tym kliknęłam. Ej, to ja to ciasto... O nie, ciasta nie chcę, bo już mówię, czy ja znowu źle kliknęłam na ciasto? Nie, ciasta chyba nie chcę, ty. Ciekawe. Tutaj jeszcze tylko zetnę, ale wiecie co, ja myślę, że tutaj sobie skończymy. Chociaż nie, bo musimy do rana, żeby mi się zapisało tylko, nie? Także, ale i tak będziemy zaraz kończyć właśnie, bo myślę, takie po 20 parę minutek, nie? No tak, bo to tak, będzie codziennie. To będzie codziennie, słuchajcie. Zresztą mam też Simsową serię codziennie, więc wiecie, kurde, trochę tego nagrywania mamy, także nie będziemy tutaj nie wiadomo jak ten... Wydłużać. Jak długich robić tych odcinków, nie? No bo się nie wyrobimy po prostu. Dokładnie. Będziemy się teraz siedzieć cały dzień i nagrywać, a kto będzie sprzątał, gotował? Jak myślisz, Asia? No jak to? No mąż jeden, drugi nie. Wyśmiała. Toś pojechała. Pojechałam. To, no co? No co? Tak. Dobra. Czekaj, tu jeszcze sobie przepiekę. Aby posadzimy, Asia, niech nagrywają. Ej, no właśnie, może wam ten, mężowie nasi będą tam. Właśnie, ty. Chodź, w tym roku. Mój to umie w Don't Starve'a. Twój chyba nie, co? Nie, w ogóle nie gra w gry. No ja mój gra. I w Don't Starve'a, zresztą Don't Starve'a od niego wzięłam tak naprawdę. Jeszcze mam te pulpety, ej, kurde. Też mam, jednego zjadłam. Kajcie, tu jeszcze. Ile tu jest świetlików, jakbym miała tak... Tom, kurde, to bym napała. Kurde, kamień. Potrzebuję kamienia, bo my musimy... Ja wiem, no nie mam. Mam trzy aż, ale czekaj, zejdę na dół, może coś tam drapnę po drodze, tak. Wiesz? Dobra, wykopałam, to wszystko zaraz pozbieramy i tutaj zrobimy sobie bazę. Ale co, żegnamy się dzisiaj. No teraz bez Asi, była się gdzieś tam hen daleko, ale to nic. Także mamy nadzieję, że seria wam się spodoba, że będziecie codziennie oglądać. W tym zimowym klimacie śniegu jeszcze co prawda nie ma, ale... Może będzie, słuchaj. Ale w Don't Starve'ie jest, cicho. Tak, dokładnie, macie tutaj. Także żegnamy się z wami, do usłyszenia jutro, Łasi, pa pa. Pa pa.